A raczej nawet nie secret, tylko po prostu tędy musimy iść. I tu będziemy mogli sobie eliksir wigenowy ogarnąć. Co też uczynimy, no bo warto mieć zapasowe zdrowie, no nie? Żeby sobie zażyć eliksirku trochę. I teraz sprawdzamy, czy czasem nie ma tutaj jakiegoś ukrytego przejścia, bo gry tego typu lubią bardzo takie sekrety robić sobie tutaj w takich pomieszczonkach. Aczkolwiek póki co niczego takiego nie widzę, więc jesteśmy bezpieczni. Na razie. Możemy stąd wyjść, możemy opuścić ten rezerwat. Ogólnie jakie macie wspomnienia z tą planszą, z tą misją, z tą zadaniem? Dajcie znać na dole, bo jestem bardzo ciekaw tego. Bardzo bym chciał poznać waszą historię, bo domyślam się, że są osoby, które grały w PS2-kową wersję Komnaty Tajemnic. Jeżeli są takie, to proszę tutaj wyjdźcie przed szereg i napiszcie wasze wspomnienia. My natomiast idziemy dalej z Koksem, bo tu są następne pomieszczenia, które na nas czekają. I ja wam mogę zagwarantować tylko tyle, że po zrobieniu tej lekcji będziemy sobie kończyli tę sesję, bo już i tak jest wystarczająco długa. A chciałbym jednak jeszcze jutro albo pojutrze zabrać się za kolejną sesję z tej gry, bo jest spora szansa, że w tym tygodniu zakończymy sobie, w tym tygodniu co teraz będzie, zakończymy sobie już maraton Komnaty Tajemnic i potem dopiero w lipcu, a dokładnie to w połowę lipca albo w pod koniec lipca, zabieramy się za Więzień Azkabanu i wersję na peceta i wersję na PlayStation 2, ponieważ będziemy dwie robić wersje Więźnia Azkabanu, bo się od siebie różnią. I to też będzie taki historyczny moment, ponieważ to będą ostatnie gry z Potterem, gdzie ja będę robił więcej niż jedną wersję. Ponieważ od Czary Ognia już tylko robimy jedną wersję Harry'ego Pottera, tak więc to będzie historyczny moment, bo będzie mini maraton Więźnia Azkabanu. W ogóle ten rok to jest pełen maratonów. Tak teraz zobaczyłem. Przejrzałem sobie to, kurczę pieczone jakoś. I co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam się tam dostać? To jest odpowiedź, którą jeszcze póki co nie wiem. Na zadane pytania. Bardzo bym chciał poznać tę odpowiedź. Nie będę tego ukrywał. Na razie nie widzę tutaj czegoś, przez co moglibyśmy się wspiąć. Nie, chwila, moment. No właśnie, tak trzeba było zrobić, widzicie? Czyli dobrze myślałem, żeby to przeciąć, tylko nie z tej strony to zrobiłem. Dobra, więc teraz tak. Wciskamy kolejny przycisk. I tak będziemy musieli sobie to odblokowywać. Dobra, tak więc kumam, na czym to polega. Jedyną naszą przeszkodą to na razie póki co są tutaj trolle. To jest nasza na razie jedyna przeszkoda. No trolla niestety przeciąć nie możemy, a szkoda. Przydałoby się takiego dziada w pół przeciąć. Byłoby całkiem zabawnie. Ale możemy jednego takiego dziada sobie wziąć teraz. Chodź tutaj, frajerze. Bierzemy cię. I wrzucamy cię do klatki, tam gdzie twoje miejsce. I następna kula mocy, którą musimy zrzucić. Cholera jasna. No, wchodź Harry, bo już się przestraszyłem, że coś się stanie. Aha. Już widzę, do czego pijemy w tym momencie. Więc teraz musimy wziąć jednego trolla i zaprowadzić go do tej klatki. To jest najmniejszy teraz nasz problem.
Dobra. I bierzemy go. Idziemy, panie kolego, do klatki. Będziemy musieli ciebie tak orzucać. O, dokładnie tak. Bierzemy ciebie. I hops do klatki. Dobrze, dokładnie tak, o to chodziło. I zium, wciskamy kolejny przycisk. Wiecie, to jest tak z przycisku na przycisk, no nie? I tam jest ostatnia prosta, żeby przejść dalej, jeżeli chodzi o to zadanie. Okej, tylko problem jest teraz taki, że ja tego nie przetnę w ten sposób, dlatego że aby to przeciąć, ja bym musiał być na dole. A nie, w sumie można tak. Chyba. Poczekajcie, spróbuję jeszcze raz to namierzyć, bo przed chwilą było. No, można, pewnie, że można. I tu mamy skrzyneczkę. A co tu w tej skrzyneczce będzie? Chocolate Frog. Też się przyda. Czemu nie? Pewnie, że tak. Możemy sobie wyleczyć zdrowie dzięki temu. O, kamera się w końcu ogarnęła. Bardzo mnie to cieszy. Teraz sobie tutaj przecinamy. O, tutaj widzę, że ładnie sobie leci. Poczekajcie chwilę, bo kurde, tamtego nie mogę namierzyć, bo ten troll mi zasrany przeszkadza. A, tutaj te trolle wyskakują stąd, dobra. To teraz tak. Tędy nie przejdziemy, bo zamknięte. Więc musimy zrobić coś, co spowoduje, że przejdziemy dalej. Tylko pytanie co? Wrzucimy te trole? To chodzi o coś z tymi trolami, żeby rzucić te trole tam? No nie, no wydaje mi się, że po prostu musimy przejść dalej. Tylko ja niepotrzebnie, kurde, traciłem tutaj energię. No ale dobra, mniejsza z tym. Mamy i tak całkiem spory pasek zdrowia teraz. To sobie na razie to towarzystwo poomijamy. Nie ma co, kurde, z nimi tu wchodzić w jakąkolwiek interakcję. I teraz tak. Możemy tu wskoczyć, pewnie, że możemy. Ale... O! Powtórka z kamienia filozoficznego. Wow, kurde, ja płonę. Ej. Dobra. Tutaj totalnie zraszowałem to. O nie, jak zraszowana ta sekcja jest. W sensie to ja ją chamsko zraszowałem teraz. Nie oszukujmy się, ale... Dobrze, że miałem ten eliksir wigenowy, bo to by było słabe w tym momencie. O, i bierzemy żabę. Idziemy. Ale ja się wstydu teraz nażarłem, nie? Ale ja się wstydu teraz nażarłem, o matko boska. O, i tam są drzwi, które nas zaprowadzą chyba do końca lekcji Expelliarmus. Expelliarmus. Kurwa, naucz się to normalnie mówić, Jezus Maria. To nie jest problem to powiedzieć rasa porządnie. Czy jest to problem, bo nie rozumiem.
Tak, mamy tutaj zakończenie. Ale zanim sobie zakończymy lekcję, to wypadałoby zobaczyć, czy czasem nie ma tutaj żadnego sekreta. Bo tak jak mówię, twórcy lubią takie smaczki chować w takich miejscach. Wiem, że ja się powtarzam, mam taką tendencję do powtarzania się. Nie będę tego ukrywał. Jezus Maria, jak ja bym zleciał w dół, to nie wiem, co ja bym sobie zrobił. Kurde, znowu. Harry, proszę cię, nie ślizgaj się tak. Nie rób takich rzeczy. Ty jakiś dzisiaj pijany jesteś, w ogóle pijany i niespełna rozumu, bez kitu. Kurde, znowu. A gdybyś tak spadł w dół, w głąbie, to co byś se zrobił? Krzywdę byś se zrobił. I okej. Mamy teraz Expelliarmus. Ja bym to osobiście przypisał pod... pod trójkąt. Albo pod... Dobra, na razie niech będzie kółko. A tego bym przepisał Lumos pod trójkąt. I elegancko. A. Okej. Widzę, że to się nie obędzie bez walki z bossem. To na takiej zasadzie polega ten Expelliarmus. Czyli on będzie ładował tego, a ja muszę bronić się w ten sposób. Okej. No właśnie, tylko spoko, ja mogę się obronić, tylko najpierw niech Harry się próbuje jakkolwiek bronić. Chyba, że ja muszę tak szybko kółko wcisnąć. Tak, właśnie ja muszę to tak robić na takiej zasadzie. Ja nie mogę cały czas w nieskończoność tego kółka trzymać. Muszę to właśnie tak odbijać. Dobra, kumam już, na czym to polega. No, i tak będziesz obrywał, gościu. Dokładnie tak. Easy bossik, to będzie naprawdę easy konfrontacja. W szczególności, że on nowych ataków nie będzie miał. O! Dobrze! Dobrze! Patrzcie na to. Teraz trzeba będzie to powtórzyć. Kurde, za szybko. Skup się! Dobrze, o to chodzi. Jeszcze trochę. Wow, udało się w końcu. Ja pierdzielę. A to taki łatwy boss był. A ja się musiałem tak z nim męczyć. Masakra, kurczę pieczone. Nie podoba mi się to. Muszę, kurde, nie wiem, bardziej się skupić na konfrontacji, bo no słabo to wygląda po prostu. A wy jakie w ogóle mieliście wspomnienia z walką z tym gargulcem? Dajcie znać na dole, bo jestem tego bardzo ciekaw. Teraz możemy już opuścić wyzwanie Expelliarmus, bo już wyuczyliśmy się go w zasadzie na pamięć, w Trimiga. Do widzenia, kurcze pieczone. Nie ma to tamto. Well done, Potter! 40 house points for Gryffindor. Now, I'd like you to use the Expelliarmus spell you've just acquired in a real duel. Mr. Malfoy, come over here. Let's see what you can make of the famous Potter. First duelist to gain 5 points wins the duel.
Cross the line and you lose a point. Very well then. One's at the ready. When I count to three... Scared, Potter! You wish. One, two, three! Aha, będziemy tutaj jeszcze z... Malfoyem ciskali się. Kurde, no to może być bardzo ciekawa konfrontacja. Nie oszukujmy się. Ja bym to jeszcze raz zaczął, kurczę. Dobra. Nieważne. Nadrobimy to jakoś. Chyba. No, na razie póki co nie. Póki co na razie leżymy i śpimy. Kurde, nie zdążyłem aż tak szybko zareagować. No, co jest grane? Czemu tak? Przecież to odbiłem. A mi nie zaliczyło. Ja mam tylko jedno życie, a on ma dwa. O, teraz ma tylko jedno, więc teraz trzeba się skupić. No czemu tak? No, i po zabawie. A mogłem to wygrać. Jeszcze jeden punkt, skupiamy się teraz. Bo to jesteśmy blisko końca. Chodź tutaj, gnojuwo. No i tyle. Serpensortia! Mouth, Harry. Why didn't you tell us? I'm a what? A parcel mouth? You can talk to snakes. So, does it matter? It matters, Harry, because being able to talk to snakes was what Salazar Slytherin was famous for. That's why the symbol of Slytherin House is a serpent. Now the whole school's going to think you're his great-great-great-great-grandson or something. But I'm not. You'll find that hard to prove. He lived about 1,000 years ago. For all we know, you could be. Anyway, we've got Quidditch practice next at the Quidditch Stadium. I'll meet you in the entrance hall, Harry. No, tak więc teraz przypał troszeczkę, no bo Harry tutaj właśnie odstawił scenę taką, jaką znamy z wersji PC-towo-PS1-kowej, czyli między innymi potrafi rozmawiać z wężami, czyli z wężousty. Co niekoniecznie niektórym się podoba, no bo uważają przez to, że no Harry jest dziedzicem Slytherynu. A więc jako, że Slytheryn potrafił też... Jako, że Salazar Slytheryn też potrafił porozumiewać się z wężami, no to Tiara chyba tutaj miała rację, przydzielając go pierwotnie do Slytherynu. No i co, i Harry jest teraz załamany, no i tym niezbyt pozytywnym akcentem, patrząc na to, co się wydarzyło, będziemy kończyli sobie tę sesję. I od następnej sesji będziemy kontynuowali wydarzenia z tego, co dzisiaj miało miejsce. Ja sobie tutaj teraz zakończę i sobie zaraz zapiszę gierkę. Moi drodzy, mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę ten let's play. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na Facebooka, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż tam powiadamiam was o odcinkach, jeżeli YouTube wam nie dał powiadomienia, więc polecam sobie zaobserwować mój profil na Instagramie, w opisie zawsze jest podany. A grupa na Facebooku oraz na Discord służą integracji i przede wszystkim temu, że ja was tam informuję o odcinkach lub o tym, co się w moim życiu dzieje.
i nagrywałem tę sesję 14 maja o godzinie teraz 22.46, prawie 23.00, a zacząłem ją o 19.00 coś, tak więc z małymi przerwami wychodzi 3 godziny ponad. Więc mamy sobie kolejną sesję za nami i chyba już nawet będziemy zaraz w połowie gry, więc ta gierka jest bardzo krótka. Myślę, że nam ekspresowo poleci Komnata Tajemnic na PS2, tak więc ja już nie przedłużam, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!